Far Cry to moja najulubieńsza strzelanka i pierwsza, w jaką zagrałem właściwie. Wiem o niej nieskromnie mówiąc praktycznie wszystko. Zainspirowała mnie do wielu rzeczy, jak miałem te 6 lat, naprawdę rozwinęła moją wyobraźnię. Podczas gdy inne dzieciaki bawiły się z królikiem, bystrzakiem albo papatką i magicznymi literkami, ja detonowałem obozy najemników i inne takie rzeczy. Kochałem w tej grze wszystko i dalej kocham. A nawet, i to chyba najbardziej, mutanty, których nikt nie lubił. Do tej pory pamiętam moje własne przygody Jacka Carvera robione żołnierzykami i triganami z plasteliny, a nawet moje własne przygody kręcone w formie filmów. I teraz uwaga, bo z każdego rogu może być morda jakaś. I nareszcie. Do boju, Wojtek wam każe! To było... dziwne, ale hej, fajne. Wojtek opanował cały kompleks. Lepiej włącz latarkę, będzie ciemno. Kiedy jako 8-latek dowiedziałem się, że istnieje film Far Cry, byłem podjarany maksymalnie. Kurczę, zobaczyć kurde trigeny na wielkim ekranie, albo tą scenę, jak wysadzają helikopter nad tą łodzią, wow! Odpaliłem go i się zawiodłem. Ale jak to mogło nie wyjść? Far Cry to jest idealna rzecz do przerobienia na film. Mamy samą fabułę jak z filmu klasy B, mamy fajne... Mutki? Mamy akcje, wybuchy, te helikoptery, jeepy, kurde, super! Ale wiecie, kogo zaprzęgnięto do tego zadania? Uwe Bolla! O matko, i mamy problem. W filmie, co ciekawe, pojawił się Udo Kier. Tak, Yuri. Tak więc zobaczmy, jakim cudem to... Witamy! Dograjmy w Half-Life, edycja rozszerzona. O kuku! Lepiej jest adaptacją Far Cry'a, niż to. Z Far Cry Uwe Bolla. Film zaczyna się jak podróbka Jurassic Parku, od nagrania najemników walczących ze zbiegłymi potworami. I na razie jest zaskakująco wierny. Mamy Humvee, mamy bronie z gry, nawet ubiory najemników zgadzają się jeden w jeden z tymi elitarnymi, których spotkamy później w grze. I podobnie jak w grze dostają od trigenów spory w pieprz. A wszystko to testy przeprowadzałem przez tego blondasa. Kim ty jesteś? To jest doktor Krieger? Krieger był starszym gościem, no. Naprawdę nie mogliście pana Udo Kiera ustylizować na starego kolesia? Where are the whales, Jack? Zaraz, a ten to kto? No kurwa, grany przez Tima Schweigera, czy jakkolwiek się to wymawia, Jack Carver. Jakby ktoś mi nie powiedział, że to jest Jack Carver, to bym nie uwierzył. Dlaczego? Bo... hej, patrzcie, on ma koszulę, to musi być Jack Carver. Nie, naprawdę, serio, że chcecie mi powiedzieć, że nie ma aktora z taką czupryną i z takim ryjem? Wystarczy znaleźć aktora z taką czupryną i z takim ryjem, włożyć mu koszulę i gotowe. A nie ten dziwny blondyn Schweinstein. Szczerze, ze wszystkich postaci to chyba moim zdaniem najlepszy jest Krieger. A dlaczego? Ponieważ cały czas brzmi jak Yuri. Good work last night, Katya. And there were some of your best men. Captain, I didn't want to trouble you. I'm Yuri. Nie podoba mi się to jednak, że zrobili z niego szalonego naukowca, artystę, który uważa się za artystę genetycznego, który tworzy nowe życie. Nie, oryginalny Krieger był tajemniczy. Nie wiadomo było, czemu w zasadzie robi te badania. W sumie to szło się nawet bać z tego powodu. To jest Yuri w tupeciku, który udaje tego gościa z mechanicznej pomarańczy. Ale hej, jest jeden plus. Przynajmniej możemy zobaczyć te epickie trigeny małpy. Ciekawe mi, jak będą wyglądać. Może to będą ludzie w kostiumach, takie małpy, albo to będą, kurcze, takie zrobione w CGI, albo to będą modele z gry i to przerobione, że normalnie to by taka krew się z nich lała. Uwe Bolu. Masz szczęście, że nagrywam to o godzinie 02:10. Drogi Uwe Bolu, jeżeli bierzesz jedne z moich najbardziej kultowych postaci z dzieciństwa i przerabiasz je na ludzi pomalowanych cukrem pudrem, to oczekuj ode mnie, że ci przywalę w rękę z plaskacza. Bo to, co zrobiłeś z trigenami, to się nawet nie godzi. Tak, w grze były zmutowane trigeny ludzie, ale wyglądali tak. A to wygląda jak to, co się zakładało w karnawał, jak było się małym, jak się przebrało za ducha. Are you saying that you can't control it? Ej, a pamiętacie, w grze się tak fajnie te trigeny na was rzucały? Patrzcie na to, jak Uwe Boll sobie to wyobraża. Potężny rzut, potężnego trigena, pura moc.
Ale wiecie, czego nie mogę się oczekać tak naprawdę? No ciul, może i nie będziemy mieli fajnych Trigenów, a zamiast tego będziemy mieli jakieś zmutowane klony Quan Chi. Ale hej, może zobaczymy fajne tropiki, przecież można pojechać do Mikronezji i... Okej, okay. Far Cry edycja kanadyjska. Trigeny z syrop klonowy, pyszne, pyszne! Trigeny klonowe! I dochodzimy do legendarnej sceny, gdzie łódkę Jacka wysadzają najemnicy. Kto wie, może nawet usłyszymy w tle legendarny River Twin. Pamiętacie to? Łeee, kurde, nie mogliście wsadzić River Team. Naprawdę, przecież to jest, kurde, normalnie. To jest normalnie to, po czym się poznaje tą grę, to tyn ty dyn. Kurde, jak mogliście nie wsadzić tyn ty dyn do tego momentu? No to to. Teletubbies. Teletubbies. Mówię wam, hejo. Przepraszam, jestem za bardzo nerdem na temat Far Cry'a 1 i będę się pultał o najmniejszą niezgodność z grą, więc będziemy tutaj dość długo siedzieć. No to podsumowując, Jack oraz Val nie są w tropikach, a w jakimś lesie. Krieger to nie jest starszy tajemniczy facet, a Yuri. Trigeny to nie kreatury rodem z koszmaru, a chłopcy wojny z Mad Maxa. A wszystkie kreatywne i pomysłowe poziomy z gry ustępują miejsca jebanym starym budynkom i choinkom. Znamienicie! Pamiętacie może Crowa? A nie, przepraszam. Przepraszam, ten dźwięk to jest po prostu bicie serca chyba wszystkich ludzi, którzy grali w Far Cry 1 i kiedy tylko słyszą słowo Crow, to jest taka naturalna reakcja, łącznie ze zwiększeniem zmysłów. Spokojnie, to jest normalne. Generalnie Crowa tutaj zastępuje jakaś labadziara, nie wiem po co, która jak zwykle musi być sadystyczną dominą. Bo wiecie, każda dowódczyni wojsk musi być sadystyczną dominą. Film ma to do siebie, że jest uniwersalnie kijowy. Jeżeli grałeś w grę, to nienawidzisz go dlatego tak bardzo ją kala, a jeżeli nie grałeś w grę, to jest to po prostu bardzo, 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 bardzo zły i bardzo oklepany film akcji. Na zdecydowany plus wypadają efekty praktyczne, ale niektóre z nich są takie drętwe, że po prostu czeka, aż się pojawi narrator z TVN-u. Kobieta oskarża swoją córkę, że przez nią chłopczyk trafił do szpitala. W końcu film kończy się tym, że Jack i Valerie spieprzają z wyspy, Krieger zostaje z jakiegoś powodu zjedzony przez mutanty, co chuja ma się do gry, film się kończy, koniec. Podsumowując, ten film jest zły z wielu powodów. Sra na imię dobrej gry, ma w sumie kijowe aktorstwo, sami bohaterzy nie przypominają tych z gry. Efekty w sumie są zdecydowanie na plus. Udokier oczywiście jak zwykle daje masę frajdy. Ale ten film jest po prostu taki nudny. Jeżeli jesteś w stanie sprawić, że wybuchy, eksplozje, samochody, super mega rzeczy, mutanty są nudne, to naprawdę nie powinieneś reżyserować filmów. Ten koleś sprawił, że to jest nudne. I za to myślę, że należy ci się tylko jedno. Opieprz od 10-letniego mnie. Chuj, że wyjęte zdanie z kontekstu, ale do Uwe Bolla też pasuje. Pyk. Nie przyjaciel! Dziękuję za oglądanie. A do każdego fana Far Cry'a 1, który to oglądał, macie 25 sekund i musicie stąd spieprzeć. Może subskrybując mój kanał będziecie bezpieczni. A do każdego, kto nie subskrybuje mojego kanału, mam kulę z twoim imieniem! Na przykład pamiętajcie, często mogę się przestraszyć mutanta i może mi trochę ekranem wstrząsnąć.